Dzisiaj będzie o patentach z podróży, które stosujemy w naszym życiu. Z podróży nie tylko przywozimy pamiątki, doznania smakowe, przeżycia, wspomnienia, przygody, ale także pewne patenty, które chcemy przenieść do swojego życia na co dzień, pewne udogodnienia, pomysły na życie, pewne kulturowe normy, które warto by było także i przenieść do naszego społeczeństwa. Karolina zacznie od pierwszej z nich, bo jest bardziej taka niekulturalna, tylko bardziej kulinarna. Pierwszą rzeczą, którą wspólnie przywieźliśmy z naszego wyjazdu, był patent przywieziony z Tajlandii, tak zwany sposób jedzenia widelcem i łyżką. U nas nóż, którego używamy, służy nie tylko do krojenia, ale również pomagamy sobie nim nabierać. W Tajlandii tego noża nie używa się, natomiast pomagają sobie nabierać widelcem na łyżkę. Kolejnym takim kulinarnym patentem, który rozpromowałem wśród rodziny na rodzinnych grillach, a przywiozłem go z Gruzji, to kukurydze robione na grillu. W Japonii i w Indonezji podobały nam się bardzo sposoby witania się. Na przykładzie mojego modela teraz zaprezentuję sposób witania się z Indonezji, który według mnie jest niezwykle serdeczny i chciałabym go częściej używać. W Indonezji po podaniu ręki ludzie dotykają się w serce. Wydaje mi się, że jest to bardzo sympatyczne i troskliwe. W Japonii natomiast bardzo spodobało mi się powitanie, które według mnie wyraża wielki szacunek, chociaż bardziej znam je z treningów karate. A wygląda ono tak. Osobie, która jest od Was starsza, do której macie większy szacunek, podajemy dłoń dwoma rękami. Czyli na przykład, jeśli ktoś starszy, ktoś wyżej od Was położony, podaję Wam rękę, łapiecie ją dwoma dłońmi. Kolejnym patentem, jaki warto przenieść na polski grunt, a o co się starają na przykład władze MPK w Krakowie, jest to, żeby nie gadać komunikacji miejskiej. To nie każdy musi słuchać o Waszych problemach, o Waszych wrzodach na tyłku albo o tym, jak tam, co tam u Ciebie w domu słychać. Chociaż osobiście lubię posłuchać, jak nie mam co czytać takich pikantnych historii. Nasze serce skradły na przykład dobry, świeży chleb ze zwykłą śmietaną, świeże pomidory i inne warzywa. Jak to się u nas mówi, organicznie hodowane. Zanim jeszcze zdradzimy Wam dwa patenty, to jak zwykle, jak zawsze zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału Kursu na Wschód. Z nami poznacie prawą stronę mapy jak z nikim innym. Koniec reklamy. Natomiast kolejnym patentem, jaki bardzo chętnie bym przeniósł z Japonii do Polski i to z japońskiej ubikacji do polskiej ubikacji, jest elektronika. Szczególnie jak Karolina wychodzi, to... Ty jesteś sypiarz, wiesz? I ten patent to elektroniczna deska klozetowa, podgrzewana. Ma opcję bidetu i prysznica dla kobiet i mężczyzn. Czyli z przodu i z tyłu, regulacja temperatury i ciśnienia. Jest dobrze. Jak kiedyś spróbujecie, to na żadnej innej desce nie będziecie chcieli siąść. Opcja włączenia dźwięku spadającej wody, wodospadu albo spuszczanej wody w toalecie, by zagłuszyć Wasze prywatne dźwięki. Kolejna rzecz, która bardzo nam się podoba za granicą, choć nie jest to rzecz, którą stosujemy w naszym życiu, ale gdybyśmy byli właścicielami sieci sklepów, to podpatrzylibyśmy patenty, które mają te convenience store, które znajdują się w Azji. Masa gotowego jedzenia w lodówce, tylko do podgrzania, nie do odmrożenia. A mikrofalówki znajdują się nie u Was w domach, tylko w sklepie. Podczas wydawania reszty od razu macie zagrzewane jedzenie. I nie tylko są mikrofalówki, ale także inne automaty, w których możecie sobie kupić napoje, które lubicie, zimne lub ciepłe. Także w Japonii są smażone od razu w sklepie różnego rodzaju nuggetsy. Jeśli macie ochotę na zupkę chińską, którą chcecie zjeść teraz, natychmiast, to i duży zbiornik z wrzącą wodą. Również jest miejsce do siedzenia, do załadowania telefonu, jest czasami palarnia. I często też toaleta elektroniczna. Z naszej strony to tyle na dzisiaj. Zapraszamy Was do następnego odcinka za tydzień już.